Witam Cię, bracie i siostro, w kolejnym odcinku. Chciałbym w tym odcinku powiedzieć, dlaczego masz się nie przejmować ludźmi, którzy Ci mówią, żebyś nie czytał Słowa Bożego, bo nie zrozumiesz Go. Co jest moim zdaniem nieprawdą, żebyś się tym nie przejmował. I czy możesz sam wyciągnąć ze Słowa Bożego to, co jest najważniejsze? Samodzielnie. Też bym się chciał do tego przekonać i po to jest dzisiejszy odcinek. I na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Dlaczego uważam, że Słowo Boże sam może zrozumieć? Nawet Stary Testament możesz sam zrozumieć. Po prostu czytając, studiując Słowo Boże. Bo Słowo Boże jest, jak mówi nam Pismo Święte, jest dobre do studiowania. Nie tylko tak do przeczytania. Przeczytam ten fragment teraz. Jeżeli przeczytasz Słowo Boże od deski do deski, to faktycznie może być ciężko to zrozumieć. Jakbyś studiował Słowo Boże, studiował tematy w Słowie Bożym, na przykład te, które dotyczą Mesjasza, które dotyczą zbawienia, które dotyczą chrztów, które dotyczą prawa, czegokolwiek pod kątem tematów, które są w nich zawarte, to naprawdę jak prześledzisz to, to Słowo Boże ma jedno zdanie na każdy temat i na pewno dojdziesz tego, co na ten temat mówi. A teraz chciałem przeczytać ten fragment, który mówi, że Słowo Boże jest całe, jest natchnione, i całe jest dobre do studiowania. To jest w drugim liście do Tymoteusza. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła, w pełni przygotowany. To nam mówi Słowo Boże o tym właśnie, żebyśmy je studiowali, sięgali do Niego, bo całe jest pożyteczne do studiowania, do wychowywania, do strofowania i daje nam mądrość, tak? Do tego, żeby żyć w bojaźni Bożej, w tym, żeby żyć dla Boga, tak? Natomiast często, jak rozmawiacie z katolikami, jak ja rozmawiam z katolikami, to tacy już katolicy, którzy są wykształceni po teologii, dadzą wam pewien fragment, którego używają po to, żeby ludzie nie czytali, albo sami nie wyciągali wniosków, albo żeby pokazać, że jesteście głupi, albo ktoś musi studiować 50 lat, żeby poznać Biblię. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały. To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na świętej górze. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a Wy dobrze czyńcie, trzymając się Go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w Waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi, nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd, także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieju sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomy i Gomory, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie. A sprawiedliwego Lota udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników wyrwał. I teraz przeczytałem trochę szerszy kontekst.
Natomiast cytat, którym się posługują, jest tutaj w 20 werset, to przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej, bo o to chodzi, o 20 werset. Że często usłyszycie to od jakiegoś rzymskiego katolika, który jest wykształcony teologicznie, katecheta, ksiądz może nawet, tak? Wam takie coś powiedzieć, że po prostu, może nawet powie pewnie, że dobrze, czytaj sobie Słowo Boże, ale jeżeli chcesz wiedzieć, co w danym fragmencie jest, to mamy po prostu nauczycieli w kościele i oni dopiero oni ci powiedzą, co tam jest napisane, bo ty sam nie możesz wiedzieć, bo żadne proroctwo nie podlega własnemu wykładowi. Natomiast cały ten fragment mówi o tym, o Jezusie pierwsze i o tym, że ktoś sobie tworzy różne wykładnie, tak jak na przykład mistycy, tak? Wkładają w Słowo Boże rzeczy, których tak tam naprawdę w całości nie ma. Wyciągają pewne rzeczy z kontekstu, żeby ubrać je w szaty filozofii wschodniej. Zresztą o tym też zrobimy odcinek, bo to jest... też bym chciał o tym powiedzieć. Natomiast po prostu wyciągają pewne fragmenty. Tak samo Rzym, moim zdaniem, moim zdaniem rzymski katolicyzm wyciąga ze Starego Testamentu, chociażby na początku Księgi Rodzaju, że kobieta zmiażdży głowę węża i mówią, że to jest Maryja, chociaż to nie jest Maryja. I to jest właśnie to, że odchodzimy od Biblii, która jest chrystocentryczna, a tworzymy sobie, tak jak tutaj jest napisane, że będą fałszywi prorocy, którzy będą wprowadzać herezję i będą po prostu wymyślać sobie bajki na podstawie fragmentów. I to są moim zdaniem bajki, ponieważ zaraz powiem, co sam Jezus mówi o proroctwach, o Starym Testamencie, o pismach Starego Testamentu, tak? O kim są napisane i że nie można tam... I tak jak tutaj jest że cytują ten fragment, tylko źle go pojmują, tak? Pojmują go w rzymscy katolicy w ten sposób, że tylko ksiądz może po prostu badać proroctwa, czy jakiś nauczyciel, który, nie wiem, 15 lat studiuje aramejski. Nie. Jeżeli odrzucisz wszystko, będziesz czytał tylko Słowo Boże, to Słowo Boże ci powie, co ono samo mówi na ten temat. Bo każde proroctwo i wszystko jest wyjaśnione w Słowie Bożym. Teraz będę się starał to pokazać, żebyś się nie bał czytać i tak naprawdę, że Słowo Boże samo mówi o sobie. I teraz chciałem powiedzieć, co Jezus powiedział o Słowie Bożym. Oprócz tego, że tu w tym Mateusza ma napisane, że sami mamy studiować Słowo Boże, to co Jezus wyrzuca na przykład ludziom, faryzeuszom, czy ludziom, którzy Go słuchają. No i tak, przejdźmy do Marka 12, rozdział 24 werset. I tam w tym całym kontekście, tam faryzeusze się go pytają, czy uczeni w piśmie, jak to będzie z tymi żonami, jeżeli miałem 7 żon, to czyją będzie ona żoną po zmartwychwstaniu, tak? Jezus im odpowiada konkretnie w 24 wersecie, na to Jezus im odpowiedział: czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Boga? Gdy bowiem zmartwychwstaną, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. A umarłych, że będą wskrzeszeni, nie czytaliście w Księdze Mojżesza, jak Bóg do niego z krzaka przemówił: ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Wy więc bardzo błądzicie. Sam Jezus, zapytany przez faryzeuszy, tak, o jakieś po prostu tematy, ze jakiś konkretny problem ze Słowa Bożego, z życia, Jezus im mówi, że no powinni o tym wiedzieć, tak? Powinniście o tym wiedzieć, bo macie Słowo Boże, a nie trzymacie się Go, tak? Nie studiujecie Go, żeby się dowiedzieć odpowiedzi na pewne zagadnienia, tylko po prostu wymyślacie sobie różne rzeczy na dany temat, które nie mają nic wspólnego z tym, co Bóg tak naprawdę miał na myśl. Natomiast my jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ mamy ten klucz, tak? Klucz do Słowa Bożego, który oczywiście jako pierwszy
zobaczył święty Piotr i wypowiedział, co jest kluczem do zrozumienia Słowa Bożego. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystus, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest i On, Jezus, jest Chrystusem. I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Teraz tak, oprócz tego, że rzymscy katolicy tu widzą, że Jezus ustanowił Piotra tutaj papieżem pierwszym, to my popatrzmy głębiej w ten tekst i popatrzmy na to, co nam mówi w kontekście Słowa Bożego i zrozumienia Słowa Bożego. Co tu stwierdza Piotr, że Jezus jest Chrystusem. Jezus jest Mesjaszem. I to jest, Jezus jest kluczem do zrozumienia całego Starego Testamentu, do zrozumienia proroctw. Właśnie dlatego proroctwa nie są dla własnego wykładu, bo wykład z całego Starego Testamentu dał nam Jezus i apostołowie, którzy głównie Jezus, który tłumaczył proroctwa, które się odnoszą do Niego. I Jezus dał, otworzył oczy na to, kim jest Mesjasz, na wszystkie proroctwa w Starym Testamencie o Mesjaszu, o tym, że całe Stare Przymierze jest o Nim i dał nam ten klucz do zrozumienia Starego Przymierza, prawidłowego zrozumienia proroctw w Starym Przymierzu. W ogóle otworzył nam oczy, w ogóle nas na to, co było w Starym Przymierzu. I dlatego tutaj mówi do Piotra, że nie objawiły ci tego krew ani ciało, tylko mój Ojciec, który jest w niebie, że Bóg mu to objawił i zakazał komukolwiek mówić, że On jest Chrystusem, czyli Mesjaszem. No i Jezus im właśnie tu zaczyna tłumaczyć Stary Testament, czyli Pisma, proroctwa, i zaczyna im mówić, że będzie musiał cierpieć, że będzie musiał iść do Jerozolimy i cierpieć od uczonych w piśmie i faryzeuszy, i że zostanie zabity i że zmartwychwstanie trzeciego dnia. Czego apostołowie nie pojmują w tym momencie, tak? Następny fragment, który właśnie nam to też doskonale pokazuje. Potem powiedział do nich, to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, żeby zrozumieli Pisma i powiedział im, tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. A wy jesteście tego świadkami, i oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostaniecie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przeobleczeni mocą z wysoka. I wyprowadził ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce, błogosławił ich. A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba. A oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen. Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma. Tak? Otworzył im kiedy? Tak? Kiedy im tłumaczył, co to wszystko, co jest o nim napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Jezus, i my mamy takie błogosławieństwo, żyjąc już w czasach Nowego Testamentu, że my możemy zrozumieć dzięki nowemu przymierzu, temu, co mówił Jezus, wszystko, co jest w Starym. Oczywiście wiadomo, że trzeba się odnieść trochę do kultury żydowskiej, trzeba troszkę poznać rzeczy, natomiast wszystkie najważniejsze dla Ciebie, tak? Jako dla człowieka, który chce być Boży i chce kroczyć Bożą drogą, wszystko możesz zrozumieć.
dzięki temu. I w dzisiejszych czasach masz tyle pomocy, masz tyle ludzi, którzy już badali Pismo Święte, możesz szybciej dojść, natomiast nigdy się nie kieruj tym, co mówią inni, sam studiuj. A ojciec, który mnie posłał, on świadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście jego głosu, ani nie widzieliście jego postaci. I nie macie jego słowa trwającego w was, bo temu, którego on posłał, nie wierzycie. Badajcie pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Nie sądźcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Jest ktoś, kto was oskarża. Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. Jeśli jednak nie wierzycie jego pismom, jakże uwierzycie moim słowom? Jezus sam pokazuje, że on jest kluczem. Że Żydzi, tak samo jak mówiliśmy wcześniej o prawie, oni wierzą, że przez wykonywanie prawa mają życie. Że przez w pismach mają życie, tak? A Jezus mówi, one wszystkie mówią o mnie. I dlatego jak ktoś wam coś mówi innego na temat Słowa Bożego, że gdzieś tam w Starym Testamencie co jest o Maryi, o czczeniu czegoś tam, o modleniu się do czegoś tam. Nie, tam wszystko jest o Jezusie. I wszystko wypełnił Jezus, całe prawo. I w Nim mamy życie teraz, i w Nim mamy zbawienie. Nie ma w nikim innym zbawienia. Dlatego to jest fundamentalna różnica pomiędzy wiarą właśnie w biblijnego Boga i innego Boga. I ten Bóg jest zupełnie inny od innych, tak? A ten Bóg przyszedł na świat, objawił siebie, cierpiał razem z nami, tak jak my cierpimy. Pokazał nam, że jest zmartwychwstanie, że będzie nowe ciało, będziemy mieli życie wieczne. Pokazał rozwiązanie wszystkich problemów. Nam dał rozwiązanie naszej grzesznej natury. W innych religiach tego nie znajdziecie. Nie ma czegoś takiego po prostu. To jest niepowtarzalne, dlatego to jest tak piękne. Że ten Bóg, który jest największy, który stworzył wszystko, stworzył nas, tak? Przyszedł sam tutaj, ogołocił samego siebie, przyszedł tutaj i oddał, zacierpiał tak, jak my cierpimy. Był kuszony tak, jak my jesteśmy kuszeni, ale nie popełnił grzechu. Pokazał nam, co to jest prawdziwa miłość, tak? Ja do czasu, gdy żyłem bez Boga, w czasie, kiedy żyłem bez Boga, też myślałem, co to jest miłość, tak? Po ludzku. Ale jak przeczytasz Koryntian 13 rozdział, to nagle widzisz, że twoja miłość to była jakaś upośledzona miłość, tak? Jakaś ludzka, taka egoistyczna, bez sensu, tak? Dlatego Jezus otwiera oczy. I dlatego jest tak ważne, żebyś czytał Słowo Boże. I ludzie, którzy mówią ci, żebyś nie czytał Słowa Bożego, oni po prostu nie chcą, żebyś doszedł do prawdy. Może nie świadomie. Może myślą, że cię bronią przed czymś, bo tak też może, tak pewnie jest, tak? Natomiast jeżeli nie będziesz czytał sam Słowa Bożego, to każdy może cię wprowadzić na inną drogę, na jakąś po prostu drogę, która nie jest Boża. Dlaczego Jezus jest kluczem, chciałem też pokazać, i to Jezus sam mówi do faryzeuszy. Tak, to w tym fragmencie już jest, że kluczem jest Jezus ukrzyżowany, jest Mesjasz, ten, który przyszedł, cierpiał, jest kluczem do całego Starego Testamentu i że kto w Niego nie wierzy, nie może... Dokładnie, ten wykłada sam sobie Słowo Boże. I to po to mówił Piotr, tak? Do ludzi, którzy sami sobie wykładają z proroctwa, które są o Jezusie i wkładają tam coś innego. Lecz ich umysły zostały zaślepione aż do dziś, bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie. I aż do dziś, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta, Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle,
zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę za sprawą Ducha Pana. Dlatego mając to posługiwanie, tak jak otrzymaliśmy miłosierdzie, nie zniechęcamy się. W Chrystusie ta zasłona zostaje zdjęta. I kto nie wierzy w Chrystusa, że jest Mesjaszem, i kto nie, po prostu nie zobaczy tego, to mu ojciec nie pokaże, to nie zrozumie. To zawsze będzie, no ja czytam, nie rozumiem. No czytam, chcę zrozumieć, ale nie rozumiem. Nie wiem, o co chodzi. Czytam, ale to jest trudne, za trudne. Nic nie wiem. To jest właśnie to. Lecz biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, sami bowiem tam nie wchodzicie, ani wchodzącym nie pozwalacie wejść. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo pożeracie domy wdów i dla pozoru odprawiacie długie modlitwy, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Zamykacie Królestwo Niebieskie. Dlaczego zamknęli Królestwo Niebieskie? Bo odrzucili Chrystusa. Odrzucili Chrystusa i zamknęli po pierwsze Królestwo, a po drugie zrozumienie Słowa Bożego dla ludzi. Bo bez Chrystusa, jak czytaliśmy wcześniej, nie da rady, nie da się zrozumieć Starego Przymierza. Izrael zaś, zabiegający o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby były z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia, jaki jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I tą skałą potknięcia, o tej skale, oczywiście to jest Chrystus, nie Piotr. Chrystus jest skałą zawsze, tam gdzie jest mowa o skale w Słowie Bożym. Nawet sam papież Benedykt XVI w swojej pracy doktorskiej się przyznał, że słowo, którego użył Jezus tam, mówiąc do Piotra, to jest kamień, a nie skała, że z kamieniem, od którego zacznie. Zresztą zrobimy też osobny filmik na ten temat. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Dla tych, którzy nie wierząc, spotykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Potykają się o słowo. Ci, którzy nie wierzą, że Jezus jest Chrystusem. A ty się nie musisz potykać już o słowo, bo ty wiesz o tym, że Jezus jest Chrystusem. Jeżeli przeczytasz najpierw klucz, weźmiesz klucz, przeczytasz Nowy Testament i zaczniesz czytać Stary, to zacznie ci się odsłaniać Jezus po prostu. Zaczniesz widzieć Jezusa wszędzie, na każdym kroku, bo o Nim jest ten, o Nim są Pisma, tak? No i jeszcze takie zachęcenie na koniec dla was do czytania. Ale po wzięciu poręczenia od Jezona i innych wypuścił ich. Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Wielu więc z nich uwierzyło również niemało wpływowych greckich kobiet i mężczyzn. A gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że i w Berei Paweł głosi Słowo Boże, przyszli też i tam i podburzyli w lud. Wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła w drogę ku morzu, a Sylas i Tymoteusz tam zostali. Ci bowiem byli szlachetniejsi i codziennie badali Pisma, czyli Stary Testament, czy tak się sprawy mają. Czyli apostołowie głosili Chrystusa, Żydzi z Berei wzięli Stary Testament, patrzyli i zaczęli widzieć Chrystusa i się nawracali, tak? I tak to jest. I ja ci życzę, bracie i siostro, niewierzący, który oglądasz, który szukasz, albo już jesteś na drodze, już Pan cię powołał. Bądź szlachetniejszym, bądź szlachetniejszy i szukaj i czytaj, studiuj Słowo Boże, tak? I szukaj w Nim Chrystusa, bo tylko Chrystus, bo tylko w Nim mamy zbawienie. Tylko On jest drogą, On jest bramą, On jest drzwiami, przez które możemy wejść i iść do Ojca. Nie ma innego pasterza. Jeżeli ktoś sobie szuka innych pasterzy,
i właśnie sobie rozważa proroctwo według własnego upodobania i szuka Maryi tam, gdzie jej nie ma i robi z niej kolejne drzwi, to wiedz, że to nie jest Boża rzecz i to nie jest od Boga. I Słowo Boże o tym mówi wyraźnie. Jeżeli Cię o tym przekonałem, to super. To chwała Panu, że Duch zadziałał w Tobie, że Ci objawił. Jeżeli nie, to trudno. Niech Ci się dobrze żyje na tym świecie. Chwała Panu i do usłyszenia w następnym odcinku.